Dzień dobry w sobotni poranek. Dzisiaj będę farbowała włosy. We wrześniu jakoś zaczęłam sobie eksperymentować z henną do włosów i tu widzę, że mi się zaczął robić już taki odrost, przez co mam wrażenie, jakbym miała tutaj taki, jakby była taka łysa. O, takie mam wrażenie, bo tutaj mi jaśniutkie włosy, tu mam ciemniejsze. Rosną, więc sobie zrobię szybciutko farbowanko. I tak pokrótce powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, ale jest to naturalna farba ziołowa i ona jest bezpieczna dla kobiet w ciąży. Poza tym chciałabym, żebyście wiedzieli, że wszystko, co ja robię, chodzi mi o pielęgnację, o kosmetyki, o ćwiczenia itd., itd., jest konsultowany z lekarzem. Jeżeli o to chodzi, to na tym punkcie mam małego bzika, więc nie musicie się martwić, że nie wiem, że robię coś bezmyślnie. O, tak bym powiedziała. Oprócz tego, że to farbowanie jest bezpieczne dla kobiet w ciąży, to też warto wiedzieć, bo może nie każdy wie, że farbowanie henną jest to świetny sposób na regenerację i odżywienie włosów, zwłaszcza dla takich zniszczonych farbowaniem chemicznym albo różnymi stylizatorami. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Taką papeczkę sobie odstawiamy na 30 minut. I w tym czasie pójdę się wykąpać i umyję głowę, bo co ważne, tą farbę nakładamy na mokre włosy, które wcześniej są umyte porządnie szamponem, ale takim bez tych wszystkich silikonów i tak dalej. Więc lecę się kąpać i zaraz do Was wracam. Nałożymy sobie farbę. Jedyny minus farbowania włosów henną jest taki, że trzeba długo ją trzymać. I z tego, co kojarzę na opakowaniu, gdzie ja ją mam, pozostaw na włosach przez 2-3 godziny. Więc to jest taki minus, że trzeba tak długo ją trzymać. W sumie, jak mamy tyle czasu, to sobie przy okazji zrobimy jeszcze maseczkę. Dziewczyny, jak jesteście w ciąży, to koniecznie czytajcie skład produktów, które używacie do pielęgnacji ciała, bo w ciąży nie powinno się stosować produktów, które zawierają retinol, kwasy przeciwzmarszczkowe, te wszystkie takie produkty, więc najlepiej to wszystko odstawić. No i czytać składy. Ty śpisz jeszcze? Wstawaj. Dzisiaj zamiana ról. O Jezu, jak to wygląda. No co, ładnie wyglądam. No tak. No. Słuchaj, na randkę chcę Cię dzisiaj zabrać. Cię. Znalazłam takie miejsce. Zapomniałam, jak się nazywa, ale zobaczysz. Ja dzisiaj jest zamiana ról i ja sobie leżę i kickie robię. Nie. Bo widzę, że masz dużo energii. No właśnie, chyba mam wrażenie, że już powoli zaczyna to takie zmęczenie odchodzić, bo w sumie... To teraz ja mogę być zmęczony. No, nie chcesz jechać? Chcę. No właśnie. Ale śnieg pada. Idziesz? Max się musi ubrać. Ale czad. Mówię, że czad, że zima. Ja się nie spodziewałem, że śnieg będzie już tak szybko. Znaczy się wiedziałem, że ma podobno być, ale nie spodziewałem się, że naprawdę będzie. Ja rano widziałam, jak trochę pruszyło, już w nocy w sumie. Zamknąłeś samochód? Nie. Nie, zamknę. Jak pruszyło. Ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak padać. Super. Powiem Ci, kochanie, że żeby jechać w góry w tym roku na przykład z tym cabrio, no to chyba się nie uda. Co zjemy? Jeszcze nie wiem, ale to jest w ogóle ślicznie. Czemu my tutaj nigdy nie byliśmy? Fajnie tu, nie powiem. Mi się również podoba. Fryzura, o, dobra fryzura, Werka. Wyglądasz jak pierdolnięty naukowiec. Czyli dobrze. Czyli ja bym z tej osoby. Na mądrego wyglądasz. Wyglądam na mądrego? Max jak zawsze w telefonie z margaritką. Nie, bo szukam felek do auta. Jak chcesz te? No, możesz mi dać. Albo nie, bo to mi nie będzie pasowało. Ja sobie wzięłam oczywiście z menu dla dzieci. Max! Dorsz z marchewką, z frytkami. Ale dobra frytka. Ta?
i na parek mam jabłuszkowy, a Max ma rozgrzewającą herbatkę. Musi być bardzo ładnie na wiosnę i lato. Zaraz pewnie można sobie usiąść, popatrzeć ładnie nad... Co? Nic, tak. Ślicznie tu jest. W ogóle wiecie, że to ma ponad 100 lat? Kupiłabym sobie grzańce. Ale nie możesz I ja pić. Ja w ogóle sobie tak siedzę, tutaj patrzę. A, były grzańce, no. I ja patrzę, grzańce. I teraz do mnie dotarło, że kurczę, ja najbardziej lubię właśnie w okresie zimą z takiego grzańca wypić. Ej, właśnie, dziękuję za randkę. Za randkę popołudniową. Za którą tu płaciłeś. Ale nieważne, ale ważne, że ty wpadłaś na ten pomysł. Bardzo mi się podobało. Czy to na pewno był Poznań, a nie czasem Zakopane? No nie wiem, ale ja nie myślałem, że tak naprawdę tak spadnie. Bo dzisiaj jak widziałem, że ten śnieg pada, to padał, ale było go tak troszeczkę. Ja tam lubię, jak jest śnieg. Mi się nawet fajnie jeździ w śniegu, bo sobie tak jedę spokojnie, sobie sunę. No... Może dlatego, że nigdy w nic nie wyrżnąłem. Werka powiedziała, że zrobi grzańca. Teraz sobie pewnie myślicie, jak? Przecież Wera jest w ciąży. A właśnie tak. Alkohol free. A mogę spróbować? Nie. No taki mały łyczek. Nie, Max! Jezu! Ej, powąchaj. Ej, dobra, ty posmakuj. Dobre. Słodkie. Chyba. No na pewno... Ej, smakuje jak taki soczek. No. Wyciągnęłam nasze kubeczki z Betlejem Poznańskiego z 2021 roku. Tu mam kanapeczki i będziemy pić grzańca. Zobaczcie, też sobie przesypałam tą mieszankę do grzańca. I w środku, moi drodzy, znajdziemy goździki, cynamon, imbir, piekwowiec, kardamon, gałkę muszkatałową, wanilię i skórkę pomarańczy. Proszę, smakuj. Gorące pewnie. No tak, dosyć przygrzała mnie. Dosyć, bardzo jest. Dobre, ej. A co dałaś? No właśnie tą przyprawę. I tylko to? Tylko to. Werka zaprosiła mnie dzisiaj na romantyczny obiad. No. Więc ja robię ci romantyczne fryteczki, które lubisz. O. Tak? A ja nie jestem głodna. No ale przecież sama kazałaś robić i włączyłaś się w piekarni. No że jak już masz jeść, to nie tak ten. I teraz najlepsze. Dobrze, że mi tak szybko powiedziałaś, że nie mam robić wszystkich. No właśnie. No, powiedziałaś mi to, jak już wszystkie wysypałem. Serio? No. I tak wyglądają, jak się pieką. Spróbuj. Czy dobre? Jezu, ile ty rozumiem zjesz to wszystko? No wszystko, nie, no ty ze mną. Oj, dobra, no jedna się za bardzo spiekła, bo co niektóre będą, ale weź na przykład taką tu. Jest mniej spieczona. O, zobacz, o, tu masz taką zakręconą ładnie. Ona jest gorąca. Nie aż tak. Gorąca. I co? Pupła. Właśnie na to miałam ochotę. Na śniadanie kiełbaska i kanapka z bigosem. Brudno jestem. Ej, faktycznie, sorry. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, bo tak do mnie dotarło wczoraj, że ja sobie te włosy farbnęłam i wam w sumie nic na ten temat nie powiedziałam, więc no, trzymałam godzinę. Powinno się trzymać od 2 do 3 godzin i przez to, że trzymałam tylko godzinę, to tu mam takie, widzisz, takie trochę zielonkawe. Nie. Nie? Wczoraj miałam bardziej, ale właśnie to jest to, że henna ciemnieje przez 48 godzin, więc przez 2 dni nie mogę mieć głowy. No, a nie chciało mi się 2 godzin czekać, bo chciałam na randkę zabrać mojego męża. Pod ostatnim filmem, chyba ostatnim to było, pojawił się taki komentarz i ogólnie miałbym to w dupie, tylko jedna rzecz mnie tutaj trochę ukuła i... Dobra, przeczytam wam najpierw. Chryste Panie, co za zęby? Do tego przywykłem, no bo dużo ludzi się dziwiło, że takie białe i mówiło mi nawet znajomych, rodzina, że takie białe. Ja mówię, no trochę... Znaczy się ja później wiedziałem, że przesadziłem. Pani Asia, która mi to, ze mną to robiła, mówiła mi, że
To jest przesada, a ja, do mnie nic nie docierało. Wszystkie jakie inne miałem kolory przymierzane, nie źle. Nawet miałem już gotowe zrobione i wkładali mi, nie, zawsze mi nie pasowało. Różnica między górnymi a dolnymi jest kolosalna i dlatego te dolne też będę sobie robić, w sensie taki bonding tylko sobie zrobię. No i właśnie, wracając do tego komentarza, to w całości brzmiał on tak. Chryste Panie, co za zęby, to już wolałam go szczerbatego, straszne. Mamę lubię, jest cudowna. Czyli to było pod jakimś filmem, gdzie była też moja mama. No dziękuję, że mamę lubisz i jest cudowna, ale właśnie, najbardziej mnie zabolało to, że to już wolę go szczerbatego. No ja bym nie wolał siebie szczerbatego, bo jak sobie przypomnę ten czas, kiedy nie miałem tych zębów, jak sobie czasami spojrzę na to, jak ja wyglądałem, no to zdecydowanie wyglądałem tam gorzej i tak poczułem się trochę wyśmiany i tak dalej, bo takiego czegoś akurat, że ktoś wolał mnie szczerbatego, to wiecie, to jeszcze nikt mi nie napisał, bo to raczej nie podlegało wątpliwości, że no nie mogłem wyglądać wtedy lepiej. Dlatego do takich komentarzy, że właśnie, że jest za biały i tak dalej, to przywykłem, ale jak zobaczyłem, że kurde, lepiej wyglądałem jako szczerbaty, to trochę mi się faktycznie zrobiło przykro i tak mnie to zmieszało i też wczoraj mi się za dużo nie chciało też tutaj udzielać, ale... No, udzielać? Prawda, nie wiedziałam, że to tak odczuwasz. No ci się nie jakoś tak bardzo, nie? Nie wiem, ale przykro mi się teraz zrobiło. Tak cię to dotknęło, czy jako... Tak troszeczkę, że właśnie najbardziej z tym, że... przestań. No nie wiem, no jakoś tak najbardziej z tym, że zachciało. Że właśnie ktoś wolałby mnie szczerbatego. No nie wydaje mi się, gdzie ja sobie jeszcze specjalnie te wszystkie filmy po wypadku poukrywane są na tym kanale. Nie chciałem wracać do tego też czasu, dlatego właśnie to wszystko było pousuwane. No i trochę mi się wtedy tak przykro zrobiło tylko po to, że no jak można wolać mnie szczerbatego, kiedy to był taki najgorszy czas i nie wyglądałem tam dobrze, chociaż sobie wmawiałem, że nie jest tak źle i tego nie widać, ale w momencie jak sobie tak teraz spojrzałem na parę razy na jakieś te stare filmy, to mówię, ej, to jednak było widać, a ja sobie do końca wkręcałem, że tego nie widać. Także Marta, bo to była jakaś Marta, zastanów się czasami. No. Ja chcę teraz sobie zjeść śniadanko i widzimy się we vlogasku następnym.